Zamiast Halloween, Dzień Aniołów. Taką alternatywę na 31 października przygotowują Siemianowice Śląskie. Heaven Wins, bo tak nazywa się wydarzenie, ma nie być straszne. Wręcz przeciwnie. Dzieci mają przebierać się za aniołki, a święto ma przypominać, że niebo, czyli dobro, zawsze wygra. W Siemianowicach będzie Dzień Aniołów. Ale Halloween jest, nie? A co pani wybiera? Ja? Dzień Aniołów. Super. Dlaczego? No, dla mnie Halloween jest nie do zaakceptowania. A po co nam cudze kultury? Mamy swoją. Wolę dzień Halloween. Dlaczego? No bo tak lepiej jest, inaczej. A anioły to nie za bardzo. W Siemianowicach chcą, aby zamiast znanego hasła cukierek albo psikus słychać było cukierek i dobry uczynek. Nie bez powodu. Pomysł jest taki, by mieszkańcy, właśnie ci najmłodsi, przebrani za aniołki, wręczali cukierka, cukierka Heaven Wins, specjalnie takie wyprodukowaliśmy, i by wręczając ten cukierek, czy pozwalając dorosłym, żeby się poczęstowali z jednego koszyczka, skorzystali też z drugiego koszyczka, w którym będą zawinięte w rulonik dobre uczynki. A te dobre uczynki w jakiś sposób zawsze są powiązane z relacjami ludzkimi. Chodzi na przykład o to, żeby dbać o dobre relacje. Można na przykład wylosować zadanie polegające na zadzwonieniu do cioci, której dawno nie widzieliśmy, albo zorganizowanie wieczoru rodzinnego bez używania telewizora czy telefonów.